Widzicie ten znak? Cóż to za żółte owoce, ciekawe. Młody bociek uczy się furgać. Boże. Boże. Nie tak, żeby nie było miłości, bo jest miłość. Szkoda. O, staniec przy brzozie, no. Ciężko by było go nie pokazać. Wylazek na tego powstańca. Matko jedyna. Ale się tu ślizgło. Ale było to. Dobry obiad. Gorący. Fajny widok. I zajazd. Gościniec. Gorący. Same tu ulica. Nie zachwycają. No i uważają, że największy pik, bo to tak naprawdę jest zamek wybudowany na metę. Cześć, miłe moi ludkowie, kochani, ja je Franek, ja jeżdżę na kole po Śląsku i dzisiaj mam taką rajza na Jurze Krakowsko-Częstochowskim. To jest z Nodrzech taki szlak zamków, się to nazywa dokładnie. Trochach to zmodernizował, żeby to była pętla. Szlak ten zaczyna się w Siewierzu, przy ruinach zamku. Tu oto tego. On jeszcze jest zamknięty. Ja tu jeszcze teraz nie będę wchodził. Ja tam po tym popołudniu, jak przyjada wieczorem po południu, to tam wleza. Szlak około 100 km. Pojada teraz z Siewierza na Koziogłowy, potem Bobolice, Mirów, tamte dwa zamki, jeszcze jakoś strażnica będzie po drodze, potem Myszków, przed tym jeszcze Skałki Rzędkowicki, także zapowiada się dość fajnie. Trochę się to połączy ze szlakiem Orli Gniazd rowerowym, który że już przejechał, a chce też zrobić coś innego, to na Jurze mi się podoba, więc jada takim szlakiem, ale jak Jura, to znaczy, że będzie dobrze. Siewierza. Na razie łąki, górki, tak jak na. Dopiero się podobno ciekawo zacznie trasa za Koziogłowami, czy jakoś tak. Widzicie ten znak? Podkępa. Ale wiecie co jest najlepsze? Że jak jest podkępa, to potem musi być skępy. Cóż to za żółte owoce, ciekawe. Co to jest? Czereśnia. Nie wiem co to jest za mieścina. Ale ja przyjechał stamtąd. I to będzie tak, że tu zamknę koło. Potem ja z powrotem stąd przyjada. A teraz jada tam. Na Kozie Głowy. Rodzina Boćków tam na gdzie? Młode już chyba są do odlotu pomału. Młody bociek uczy się furgać. Za chwilę
trasę poleci. Widzę, że już go ciągnie. Seems me in the juggler. Yeah, yeah. Maybe someday I'll quit this fooling round and find someone to make me settle down. But I'd hate to be the one to make her suffer. 'Cause one of them days we'd go to town and one of my friends would flag us down and say, you know why everybody calls him the juggler? And I'd have to explain that they call me the juggler 'cause I always have three lovers. And I burn through Trojan rubber like no other. But when I'm not between the sheets, I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the juggler. Fajne tereny asfaltowe, drugi głównie na razie. Także jedzie się dobrze, zrobione mu niecałe 20 km. I tak jak żeście widzieli, wjechał rzek do Kozich Głów. To muszę wam powiedzieć, że jest na granicy miłości. Normalnie miłość. I nie tak, że żeby nie było miłości, bo jest miłość. Szkoda, że nie jada na miłość, bo je ino na granicy. Ja przyjechał tam z lasu i zaś jada do lasu. Także jeżdżę ino na granicy miłości. The sea, all, all. Taka niepozorna rzeczka tu, abyście nie zgodli, co to jest za rzeka. To jest dopływ Odry. To jest rzeka Warta. W tym miejscu taką niepozorną, taką krętą, meandrowato, ale Poznanie już jest potężne. Well, I chose this life, now it's choosing me. No, i tu zaś przejeżdżamy przez Warta. Nad Wartą. Czyściutko rzeka. Mamy meandry, powiem wam, jak tak patrzę. To mi przypomina nasza Piotrówka w Kołkowicach. No i to właśnie jest Jura. Tyle dróg leśnych, piaszczystych. I tu
tu się właśnie zaczęło takie piaskowanie. Ciężko się jedzie jak chorera. Ale tego mi się chciało właśnie. Matki Boskiej Leśniowskiej, patronki rodzin. Całe te sanktuarium utrzymywane jest przez ojców Paulinów, a ma taką dość ciekawą historię. To jakiś książę opolski, jak wędrował z jakiejś tam wojny, czy z jakiejś tam Rusi, skądś tam wędrował, to chciało się pić, a tu są tereny suche, nie było w ten, ludzie już byli spragnieni, lato było dosyć ciepłe, czyli nie tylko lata są ciepłe w tej chwili, ale kiedyś też były ciepłe lata i zaczął się modlić, jakieś źródełko wypłynęło, no i na cześć postawił kapliczka, potem kościół, no i tak to jest do dzisiaj. Ja co prawda jeszcze nie słyszał o tym, tu jest taki kościół. Ej, w Żarkach Rzek wjechał też na szlak rowerowy Orli Gniazd. Jakiś czas pojada razem z Orli Gniazdami. Tu jechał w zeszłym roku. Czy to było dwa lata temu? Dwa lata temu chyba już to było. Czas leci. Taniec przy brzozie, no ciężko by było go nie pokazać, bo jak przy brzozie, a jest tu brzoza, burza, myślę, że nie ma brzozy, tam jest też kilka brzoz, ale jest fajnie i widać, że się na tego ostańca, powstańca spinają, bo tu są jakieś hacy powbijane. Nie będę wam pokazywał, bo jakże się spinął, to nie szło nagrywać, bo nie mówił z nogą, ale wylozek na tego powstańca 10 metrów wyżej, tam na dole jest moje koło, a ja je tu całe i zdrowe, no i żeby nie było, bo tu nie ma z innej strony wejścia. Jest taka dziura, same dziury dookoła, jak się po prostu wyspinął, tam ręką wyciągnę.
without a shoe. Daddy didn't play no games, wouldn't let a traitor name for a fake I do. Boy, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. Co na przykład? Lemoniadę, słodkości i zabawki. O kurna. Zabawki chyba nie. Grześki też są w sprzedaży? Tak. Po ile? Po 1,50. Po złoty 50. No to kupimy. Daj dwa te. Grześki? No pewnie. No to... dwa grześki. Ile to będzie? Dwa razy po złote 50? Dwa grześki to jest 2 złote. No. Dwa grześki to jest 2 złote. No tak, mi się pomyliło. 1 złoty, nie 1,50. Tak, 1 złoty. Oj, kurde, kombinuję. Cholera. Bo ja mi się pomyliło, bo nie, no, chciała zarobić dobre. To tutaj tak. Nie ma cen napisanych już, nie? A ja bym już, kurczę, ten przepłacił, nie? Dobra, dzięki, reszty nie trzeba. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Matko jedyna. Ale się tu ślizgo. Ale błoto. Matko jedyna. Kółko się nie chce klęcić. To takie szuflek zatkany. Obejście se, co się mi tu narobiło. Normalnie tyle gliny, że nie chce jechać. Nie ma wody. Kiedyś to trzeba wyciepać. O, póki co trzeba pod kępa wyleźć. I już mamy zamek w Emirowie na horyzoncie. Jeżeli tu będzie jakaś coś otwarte do zjedzenia, to trzeba będzie coś wtłamsić i potem bobolice, a potem nie wiem, kończ, potem kończ. Dobry obiad, gorący, fajny widok i zajazd, gościniec, Orlik. Zjem i jadę dalej. No to w Mirowie trochę polotał zamek, teraz do Bobolic, potem w kierunku już Rzędkowic i potem Myszków, no i do domu. Także oglądamy dalej, co będzie. Zamek w Bobolicach, jedni się zachwycają, a inni uważają, że największy kicz, bo to tak naprawdę jest zamek wybudowany
na nowo i nawet nie za bardzo się podobno starali, żeby, zresztą nie było dokumentów podobno, żeby zrobić dokładnie tak jak było z tych ruin. Tela wiele umieli, tela zrobili, ale mi się to podobało, ludzi ściągło, jest fajnie. Tak samo będzie w Mirowie, też już ten zamek. Morning dust cooed on the power lines and it was good, good, good. I was chewing on a straw just passing my time and it was good, good, good. She was way past good, she was really fine. Różne nawierzchnie już dzisiaj były, ale takiego źdźorba jeszcze nie było. Nie wiem, kto to wpadł na pomysł, żeby taką szlakę jakoś dawać na druga. The best times I ever had. The choice between happy and sad. All the good times and the bad, bad, bad. Caught up in the moment we tied the knot. It was good, good, good. Well, she stuck like a donut in the bottom of my gut. And it was good. Teraz się na okrągło krzyżuję z tym czerwonym szlakiem Orlich Gniazd. Ja ostatnio jechał właśnie stamtąd, tam, a dzisiaj przyjechał stąd, przejeżdżą i jadę przez las pod górę Zborów. Ostatnio jechał tu, lepsza droga tu jest przez las, ale dalej jadę przez las. Musiałbym powiedzieć, że całkiem fajnie się jedzie, nie jest lekko, bo tereny są trudne, piaszczyste, górki, nawierzchnia jest bardzo różna, ale jest fajnie. O, tu zaś tela piosku, że nie ma szans, chyba że ktoś mu taki jak traktor, ale zrobił, że w tej chwili około 60 kilometrów, niecałe 60 kilometrów, zostało mi jeszcze 37 według tego, co tu pokazuje. No ja jestem bardzo zadowolony. Męczące, trudny szlak, słabo oznakowany, co jakiś czas tam jakiś coś jest, zaś czas z rowera słyszy, bo jakieś nory, przeszkody terenowe, ale przynajmniej się non stop coś dzieje. Ja i po 60 kilometrach dojechał, że do góry, góra Zborów, taka jedna ze słynniejszych tutaj górek, dosyć sporo tam na szczycie, kiedyś że był rowerem, nawet że go tam wykludził, ale dzisiaj nie ma szans, za duży dystans, ja tam wtedy był z Renatą, z żoną, także ja już tam wiem, jak tam się z rowerem jest taki, no piechty jest ciężko, a z rowerem dopiero. I to tu jest pierwsza część, potem tam jeszcze jest następna część. Jest też tu pełno jaskiń około, gdzie to wszystko pooglądać, pozwiedzać. Także jest tu co robić.
A ja się zaś tu będę krzyżował ze szlakiem Orlich Gniazd. Tam on idzie, a ja przejadę prosto do lasa. I jadę na Rzędkowice, skałki Rzędkowickie, ale z drugiej strony nie wiem, czy ich będzie widać tam. Say goodbye, Carolina Road. Well, I remember in my hometown I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there. And her little white dress. Hey, du guapé. Tu jest jaskinia. No nie będę tam wlazował. Ciasnawo, nie wiem jak daleko, ale nie widać, żeby tam kto chodził. Na mapie jest zaznaczone jako jaskinia. Ja tam napiszę potem na wyrchu, to będzie jako te jaskinia, jeżeli ona ma jakąś nazwę. Powiem wam, że czasami się zastanawiam, kto te trasy wytyczą i kto ich znajduje. Bo tu jakieś tabliczki są, ale trasa wygląda tak sobie. Ja rozumiem, że po lasach, ale jeżeli to jest szlak rowerowy, to to ma być szlak. A nie RTP. Taki, że się nie idzie przeżyć. No i zaś na stare śmieci, zaś jakieś wertepy sklepu przez myszków, że przejeżdżał, że ich nie zauważył. Pici się mi kończy, za chwilę uschnę, jadę na rezerwie, wyjeżdżą w pole i nie wiem, kaj wyjada. Jakieś jabłka rosną, jeszcze zielone, ale muszę spróbować, bo tak mi ochota przyszła, może to są jakieś te wczesne jabłka, nie wiem, jak one się nazywają. Powiem tak, jak na taki psiary. Są całkiem niezłe, tym bardziej, że za darmo, nie? Let's say the things that we both know. Gonna take these words and make them stone. I know a place on the edge of town. No to gdy jechał do końca, zrobił około 100 km, około 90 chyba 6 według nawigacji i jada se dudą trasa, tak jak już godą przed tym. Bardzo ciężko, te 100 km się strasznie ciągło, bo te pioski, te lasy, pierwszą część trasy tako aż do koziej głowy, kozich głów, tako trochę, no fajny odcinek, taki łagodny, taki, nic się nie dzieje za bardzo,
No ten środkowy odcinek jest najbardziej osowy, pierdzielaj. Jest najbardziej eksponowany i taki najlepszy. Kilka zamków po drodze, dwa takie fajne, potem jakieś strażnice, trochę skałek, jakichś ostańców, powstańców i tych innych, także fajno, wycieczka, ale trudno, bo no, trzeba mieć koło, taki opony trochę taki nie na ten teren, będę musiał kiedyś w przyszłości kupić jakieś szersze opony, założyć, albo nie wiem, to chyba felgi też trzeba. W każdym bądź razie trasa do polecenia. Jak się komuś podoba, wiecie co zrobić, dajcie kciuka do góry, a kto jeszcze nie subskrybuje, a dotrwał do końca, to fajnie, jakby zasubskrybował. I na razie, do następnego razu.